Zaczynamy drugi odcinek poradnika z życia w wanie. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak spać na dziko, gdzie spać na dziko i gdzie spędzić bezpiecznie noc, tak żeby za to kompletnie nic nie zapłacić. Zacznijmy od tego, co to jest spanie na dziko. Spanie na dziko to jest po prostu znalezienie jakiegoś placyku, znalezienie jakiegoś pola, parkingu albo miejsca, gdzie można zostawić samochód, gdzie można przyjechać samochodem, można się po prostu zatrzymać, no i spać w nocy w tym miejscu. To nie musi być dziki teren, gdzie tam, wiecie, sarny będą czy dziki biegały, tylko po prostu to może być środek miasta, to może być nawet pod katedrą, to może być pod Lidlem, no ale spanie na dziko, tak się właśnie to określa. Nie jest to spanie na kempingu. Na kempingu się płaci za pobyt, więc no my takich miejsc no unikamy, jeżeli możemy, to unikamy. Raz na jakiś czas można jechać na kemping, doznać trochę luksusu, zobaczyć jak to jest, mieć ciepłą wodę, mieć prysznic, mieć pralkę i tak dalej, basen. Więc kempingi też są fajne, nie mówię nie kempingom, bo też spędziliśmy dość sporo czasu na kempingach, natomiast no 90% naszych noclegów to są noclegi, za które nic nie płacimy, za które zatrzymujemy się po prostu na dziko. Czy to jest legalne? No w większości krajów europejskich nie jest to legalne. Nie można sobie po prostu spać na parkingu, nie można sobie spać na ulicy, nie można sobie spać w samochodzie. To jest po prostu jakiś idiotyczny, stary przepis, no ale on jest. Natomiast są takie kraje, jak wszystkie kraje skandynawskie, czyli Finlandia, Szwecja, Norwegia. Tam można spać na dziko, można spać w dowolnym miejscu, gdzie się tylko chce, jeżeli to jest oczywiście nieogrodzony teren i nie ma tam wyraźnego zakazu, że nie wolno tam spać. Tam funkcjonuje takie prawo, prawo ziemi, które mówi o tym, że wszyscy mieszkańcy mają prawo użytkować ziemię na równi, czyli jeżeli po prostu jeżeli widzisz jakieś pole, widzisz jakieś miejsce, gdzie można się zatrzymać, to rozbijasz tam namiot, przyjeżdżasz tam samochodem, kamperem i tak dalej. Oczywiście nie niszcząc przyrody. Tak samo jest w Australii, tak samo jest w Nowej Zelandii oraz na Islandii. Więc w tych wszystkich miejscach można spać na dziko wszędzie, gdzie się chce. Co ze spaniem w lesie? No ze spaniem w lesie, jak się przygotowywałem do tego odcinka, trafiłem na kanał mojego przyrodniego brata YouTube'owego, bushcraftowego, którego serdecznie pozdrawiam i wszystkich widzów bushcraftowego też pozdrawiam. I słuchajcie, tutaj jest link do tego filmu. On mówi dokładnie o tym, jak od strony prawnej, czy wolno spać w lesie, czy nie wolno. No z tego, co ja zobaczyłem, to on powiedział, że tak, można spać w lesie, ale tylko na miejscach wyznaczonych do tego. Gorzej jest, jeżeli chodzi o wjazd samochodem do lasu, bo w Polsce jest takie prawo, że nie wolno wjeżdżać samochodem do lasu, chyba że są znaki, że można. Jeżeli nie ma znaku takiego, który mówi, że nie można, to i tak nie można. Jeżeli na przykład pusta, goła droga, to prawdopodobnie nie można tam wjeżdżać do tego lasu. Natomiast jeżeli jest znak, który mówi, nie wiem, najbliższa wieś za 2 km, albo jedź 30 na godzinę, albo droga jednokierunkowa, to oznacza, że tam można jechać. Jeżeli ktoś postawił znak, to znaczy, że można jechać tą drogą leśną. Natomiast jeżeli nie ma znaku, to duże prawdopodobieństwo jest, że nie można po prostu wjeżdżać do tego. Trzeba o tym wiedzieć, że w polskich lasach jest jakiś taki przedziwny zakaz i nie można po prostu do nich wjeżdżać. Trzeba po prostu uważać. Więc jeżeli się będziesz wybierała do lasu na spanie, znajdziesz jakieś miejsce w lesie, to trzeba to po prostu sprawdzić, zobaczyć, czy no na logikę to wziąć. Czy tam dużo samochodów jeździło wcześniej, bo jeżeli jest wyjeżdżona dobrze droga, to możliwe, że można tam wjeżdżać. No, przede wszystkim trzeba rozsądnie i no, z poszanowaniem dla przyrody i dla zwierząt, żeby nie hałasować, nie robić imprezy, nie robić ognisk, nie robić jakiejś, wiecie, syfu, to wtedy można. Jak znaleźć miejsce na nocleg? No my korzystamy z aplikacji Park4Night i to nie jest reklama, w ogóle tutaj nie będzie żadnych reklam, padnie trochę nazw dzisiaj, ale nie ma żadnych reklam, nikt nie płaci nam za ten odcinek. Park4Night to jest aplikacja, która no my korzystamy od ponad roku z niej i jesteśmy totalnie zadowoleni. Prawie każdą noc, którą gdzieś spędzamy na dziko, to jest znaleziona na Park4Night, bo to jest aplikacja, która jest chyba największa. Jak teraz właśnie wpisałem na Apple Store w telefonie zobaczyć, jakie są inne aplikacje, to wyświetliło mi się chyba 30 innych, które powstały niedawno, więc chyba no, rozwija się ten rynek aplikacji, które wskazują miejsce na spanie na dziko, na camping, na miejsce, gdzie można rozbić namiot i tak dalej, spędzić noc bezpłatnie, więc jeżeli chcecie, to możecie sobie znaleźć inną aplikację. Jest jeszcze jedna Overlander,
która jest polecana przez innych podróżników. No i w zależności od kraju, w którym będziecie, na przykład w Australii są aplikacje na Australię, w Stanach są aplikacje na Stany. I tego jest bardzo dużo. Można po prostu poszukać, trochę podinstalować. One są wszystkie prawie bezpłatne, więc można zobaczyć, jak tam to wygląda. Bo ja ostatnio ściągnąłem parę aplikacji i no fajnie wyglądało, ale nie było tam zbyt wiele miejsc do spania, więc je usunąłem. A z Park Fortnite'a jesteśmy zadowoleni, no bo tak jak mówię, na jego korzystają największa ilość ludzi. Obsługuje się bardzo łatwo, no oczywiście jest na telefonach komórkowych, trzeba mieć internet, ale ona dużo internetu nie zużywa, więc to nie jest jakiś duży problem. No i tutaj są zaznaczone przeróżne parkingi, przeróżne możliwości na dziko, parkingi za dnia, parkingi w nocy, parkingi u rolników, miejsca biwakowe, parkingi na autostradach, miejsca, gdzie można nalać wodę, wylać wodę, wylać kibelek. No to jest po prostu idealne rozwiązanie dla osób, które żyją w kamperze, żyją w kamperwanie albo w wanie, albo w samochodzie, albo pod namiotem jeździą i śpią na dziko. Na co trzeba zwracać uwagę? Trzeba zwracać uwagę na ilość komentarzy, więc jeżeli znajdziecie jakieś miejsce, to trzeba kliknąć, otworzyć to miejsce i zobaczyć, jak tam sytuacja wygląda w rzeczywistości, bo czasami się to zmienia. Na przykład ktoś dodał w 2015 roku, w 2016 dodał miejsce, no przez te 3 lata mogło się już dość sporo zmienić, no i ludzie tam potem piszą, o, byłem wczoraj, beznadziejnie, albo nie wiem, już droga zamknięta, miejsce do usunięcia i tak dalej, więc ta aplikacja się już cały czas zmienia, tak samo jak miejsca się zmieniają, więc trzeba po prostu patrzeć na komentarze. A jeżeli nie rozumiecie komentarzy, no to można sobie to przetłumaczyć na język angielski. Tam jest taka opcja Translate to English i to ci przetłumaczy na angielski. A jeżeli też angielskim nie znacie angielskiego, no to pozostaje wam tylko sugerować się ilością gwiazdek, bo każdy z użytkowników zostawia tam gwiazdki. Jak widzisz, że są 3 komentarze z 1 gwiazdką, no to ja tam po prostu nie jadę w tamto miejsce. To znaczy, że coś jest nie tak. Druga opcja jest to szukanie przez Google Maps, przez funkcję obrazu satelitarnego. Włączam sobie zdjęcia z satelity, no i patrzę, gdzie jest jakiś placek, gdzie jest jakieś wyjeżdżone miejsce nad rzeką, gdzie jest jakieś miejsce, gdzie stoją jakieś inne samochody, albo no, droga prowadzi do jakiegoś placu, gdzie można byłoby się zatrzymać. No i tak po prostu bardzo często zdarzało nam się, już nie było nic w okolicy na Park Fortnite, no to szukaliśmy przez Google Mapsa, no i najczęściej znajdywaliśmy i nie było to żadnego problemu. Nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Czasami można się naciąć, przyjeżdża się na miejsce, okazuje się, że tam jest jakaś bramka, albo ten placek, który jest, już go nie ma, bo ktoś tam wybudował dom, albo jest zastawiony, więc no nie jest to takie pewne jak aplikacje typu Park Fortnite, ale jest to dobra opcja, zwłaszcza jeżeli szukamy jakiegoś miejsca na przykład nad rzeką. To trzeba patrzeć, bo często wędkarzy mają takie wyjeżdżone swoje spoty, no i trzeba zobaczyć, czy tam jest to wyjeżdżony spot, jeżeli jest, to znaczy można tam jechać. Poza tym można spać koło centrach handlowych, pod dużymi dyskontami typu Lidl, można spać pod boiskami, stadionami, bo w nocy na stadionie nikt nie biega, nikt nie gra w piłkę, więc w nocy te miejsca takie typu hale sportowe, baseny, tam jest bardzo dużo miejsc parkingowych przygotowanych i one w nocy są dostawiane totalnie puste. Tak samo IKEA, parkingi przy plaży i co jeszcze ciekawego, cmentarze. Na cmentarze też raczej się nikt nie wybiera wieczorem, a każdy cmentarz ma swój parking. Co więcej, na cmentarzu bardzo często można też zaczerpnąć wodę. Trzeba zobaczyć, jaka ta woda jest, bo różnie bywa z tą wodą na cmentarzach. Natomiast zdarzało nam się nabierać, na przykład w Finlandii nabieraliśmy wodę z cmentarza normalnie z kranu. Ciekawym rozwiązaniem są również farmy, na których można w zamian za pracę otrzymać nocleg i jedzenie. I to nie musi być praca typu, wiecie, przerzucanie gnoju albo, nie wiem, sadzenie ziemniaków, tylko po prostu, jeżeli macie na przykład dron albo macie kamerę, przyjeżdżacie na taką farmę, oni tam mają prawdopodobnie jakąś agroturystykę albo coś w tym stylu, mówicie, słuchajcie, zrobimy wam piękne ujęcia dronem albo nakręcimy coś ciekawego i oni, dla nich to jest totalnie super, albo jakieś porada, albo czasami, wiecie, przy zbieraniu ziół albo, nie wiem, no takie drobne rzeczy, to praca na farmie to nie jest tylko ciężka praca, więc są takie opcje i jest bardzo dużo stron internetowych i to jest bardzo rozszerzone we Francji, więc jeżeli ktoś się z was wybiera do Francji i chciałby na przykład zaoszczędzić pieniądze, to w zamian za pracę, drobną przysługę, można się zatrzymać na takiej farmie. Tak samo w Hiszpanii, Portugalii w sezonie zbiorów, na przykład oliwek, jest ogromna liczba miejsc, gdzie można przyjechać w zamian za pracę przy zbiorze oliwek, przy pomoc, dostaje się jedzenie, dostaje się miejsce do spania, no i albo się po prostu śpi u nich u gospodarza, albo się przyjeżdża swoim kamperem, podłącza się wodę i prąd i się tam mieszka i to jest bardzo fajne rozwiązanie i polecam tego spróbować.
No i na koniec mam odkrycie tego roku, bo w większości tych rzeczy, które już powiedziałem, to już była gadka. Natomiast odkryliśmy na Facebooku grupę biwakową i to jest grupa ludzi, którzy dzielą się właśnie miejscówkami na biwak, miejscami, gdzie można sobie spać na dziko. Pozdrawiam całą grupę biwakową, bo tam naprawdę bardzo sympatycznie ludzie się pojawiają, dzielą się niesamowitymi miejscówkami, więc proponuję, jeżeli ktoś ma i korzysta z Facebooka, żeby sobie zapisać się na tą grupę i obserwować, co tam się dzieje, bo oni wrzucają takie spoty ze zdjęciami, z geolokalizacjami. Nawet jest tam napisane, jaka jest podłoże, czy żwirowe, czy asfaltowe i tak dalej. Więc bardzo fajna jest grupa biwakowa na Facebooku. Polecam, bo oni mają ogromną liczbę miejscówek, które no, są sprawdzone przez użytkowników i są fajne, ze zdjęciami, no naprawdę polecam. Jeszcze właśnie mi Kasia podpowiedziała przed chwileczką, że jeszcze jest jedna opcja, szukanie zbiorników wodnych typu jeziorko, rzeczka. Jeżeli na przykład jedziecie gdzieś, nie, patrzycie się na mapę i widzicie, o tam jest niebieska plama, czyli tam jest jakiś zbiornik wodny, jakieś jeziorko. Nad każdym jeziorkiem w Polsce znaleźliśmy parking. Nad każdym jakimś mniejszym, większym, nawet w Łodzi, pod Łodzią, gdzie dzisiaj nie zatrzymaliśmy, tam były jakieś parkingi, małe, duże, różnej wielkości. Tam można przyjechać w nocy, tam można się przespać, często gęsto są jakieś toje, często gęsto są jakieś toalety zaaranżowane, więc to są takie fajne miejsca. Jeżeli będziecie widzieć takie miejsca, to dodajcie je na Park Fortnite. W ogóle dodawajcie park miejsca na Park Fortnite, żeby ta aplikacja się rozrastała, bo my jeździmy teraz kamperem po Polsce od 2 miesięcy i dodaliśmy dość sporo miejsc i otrzymujemy cały czas komentarze od obcokrajowców, którzy korzystają z naszych rekomendacji, z tego miejsca na przykład w Łasku. Już dość sporo komentarzy tam pojawiło się pod tą lokalizacją, więc rozszerzajmy tą aplikację, rozszerzajmy te miejsca, żeby jak najwięcej osób miało gdzie spać i były te miejsca sprawdzone, żeby Polska nie była taką gołym miejscem na mapie Park Fortnite, gdzie tam tylko 5 miejsc zaznaczonych. Więc jak macie coś fajnego i słyszeliście o czymś fajnym, to albo wpiszcie komentarze, albo dajcie po prostu bezpośrednio na Park Fortnite. Dzielmy się wiedzą, dzielmy się takimi dobrymi miejscówkami, tak jak to robią ludzie na grupie biwakowej. Teraz Wam powiem kilka zasad dotyczących spania na dziko, tak żeby po prostu to zrobić bezpiecznie i żeby się przespać całą noc, żeby Ci nikt nie zapukał w nocy i Cię nie przegonił. Więc przede wszystkim trzeba słuchać swojej intuicji. Jeżeli przyjeżdżasz na jakieś miejsce, które jest podejrzane, które dziwnie zachowują się ludzie, są jakieś butelki porzucane i wiecie, koło jakieś dyskoteki albo coś. Jeżeli Twoja intuicja mówi Ci, to jest niebezpieczne miejsce, to po prostu jedź w inne miejsce. Masz samochód i jedź w inne miejsce. I nie ma sensu spać w miejscach, gdzie coś stuka, puka, coś jest nie tego, żeby po prostu, wiecie, w stresie spać to nie jest sen, więc dla świętego spokoju proponuję przemieścić się na inne miejsce, bezpieczniejsze, nawet pod jakiś supermarket czy coś, żeby już to nie było pięknych widoków, jeżeli to na przykład w nocy Cię ktoś obudzi, ale no słuchać swojej intuicji to jest przede wszystkim. Poza tym jest taka niepisana zasada, nie śpi się 2 razy w jednym miejscu, jeżeli to jest jakieś miejsce na dziko, totalnie i zwraca się na siebie uwagę za dnia i przyjeżdżasz w nocy, nie, śpisz, a potem za dnia sobie kempingujesz, siedzisz na zewnątrz i tak dalej, to zwracasz na siebie też uwagę, nie? Więc kolejną noc spanie w tym samym miejscu raczej nie jest wskazane, w zależności oczywiście od miejsca, bo jeżeli to jest totalnie, nikt Cię nie widzi, w jakimś środku lasu, gdzieś tam w Portugalii albo gdzieś w Hiszpanii, to tak, ale raczej unikałbym spania 2 albo więcej razy w tym samym miejscu. Kolejna rzecz to nie rzucać się przede wszystkim w oczy, nie pokazywać ile się ma sprzętu, nie chodzić z kamerą, nie chodzić roznegliżowanym przez środek miasta, po prostu nie zwracać na siebie uwagi. Skromnie przyjechać samochodem, samochód jest po to zrobiony na campervana, żeby na siebie nie zwracał uwagi, no i tak też trzeba się zachowywać. Można sobie nakleić takie magnesy jak my mamy, czyli Fruit Transit, może to być, nie wiem, okna, mogą to być przewóz orzechów albo kamienia albo nagrobków, czegokolwiek. Można sobie zamówić taki magnes, można sobie go nakleić, jak się wjeżdża do miasta, jak się wjeżdża do jakiegoś miejsca, gdzie się na przykład no, nie powinno kampery spać, więc w takie miejsca naklejam sobie taką naklejkę Fruit Transit i jestem oficjalnie przewoźnikiem owoców, a Ty możesz być przewoźnikiem czegokolwiek, bursztynu nawet, z Polski, z Bałtyku. Więc tutaj też jest taka opcja, można po prostu zrobić taki mały kamuflaż. Odnośnie bezpieczeństwa zawsze trzeba się ustawić w kierunku wyjazdu, czyli na przykład tak jak my teraz stoimy, jeżeli ktoś by mnie teraz napadł, ja wskakuję do środka i odjeżdżam, przed samochodem nic nie stoi, więc zawsze po prostu jak parking ustawiasz na noc samochód, to musisz go ustawić tak w kierunku wyjazdu, że jeżeli cokolwiek by się w nocy stało, to wskakujesz za kierownicę i odjeżdżasz. To jest bardzo ważna zasada.
od razu powiem, że na siedzeniu kierowcy nie powinno być nic, żadnej gitary, żadnych rzeczy, więc jeżeli śpisz na dziko, to siedzenie kierowcy powinno być zawsze czyste i gotowe do użycia. Tak samo kluczyki powinny być w jednym miejscu i to jest złota zasada bezpieczeństwa. Kluczyki odkładamy zawsze w jedno miejsce, bez względu na to, czy to jest dzień, w ciągu dnia, po południu, po prostu odkładamy na jedno miejsce i wtedy się wyrobi nawyk. No i później w nocy, jeżeli coś by się tam działo, ktoś pukał, jakiś tam złodziej chciał ci coś ukraść, to od razu wsiadasz, pyk i odjeżdżasz i złodziej możecie gonić. Nie wolno blokować drogi, nie wolno śmiecić, trzeba zabierać wszystkie śmieci ze sobą, absolutnie, totalny zakaz wyrzucania śmieci, znaczy się nie zgadzam, nawet papieżaków, więc jeżeli nie masz toalety, idziesz do lasu zrobić kubkę, to przynieś papier z powrotem ze sobą, bo jeżeli go zaniosłeś do lasu, to znaczy, że no, chciało ci się go zanieść, to go przynieś z powrotem, to nie jest wstyd, to nie jest nic złego, po prostu potem grzybiarze chodzą i spotykają takie przedziwne stwory, albo ludzie, którzy idą na spacer do lasu, patrzą się, a tam jest po prostu wysypisko śmieci z papieru toaletowego. Absolutnie nie. Trzeba po prostu papieżaki zbierać ze sobą do woreczka, cyk, albo do śmieci i zutylizować. Trzeba jeszcze wiedzieć o tym, że w wielu miejscach jest to zakazane, natomiast oni przymykają na to oko, dopóki się nie kempinguje. Czyli jeżeli na przykład jesteście w Hiszpanii na parkingu, nawet przy plaży, przyjeżdżacie ze swoim kamperem, nie ma wyraźnego zakazu dla kamperów, przyjeżdżacie na noc, spędzacie noc i nie ma tym najmniejszego problemu, przyjeżdża policja i oni cię zobaczą i jest ok, nie ma żadnego mandatu, możesz sobie zostać, oni wiedzą, że będziesz spał tam. Natomiast jeżeli wystawisz sobie krzesełko przed samochód, wystawisz tam, nie wiem, pranie, wywiesisz, no to oni wtedy podjeżdżają i mówią, pani, to nie jest kemping, tutaj nie ma miejsca na krzesełka, na biwakowanie, nie ma miejsca na grilla, na wyszywanie prania. Wtedy jest mandat, albo cię po prostu przeganiają, albo ci dają mandat. Więc nie wolno wystawiać nic poza samochód. Można sobie siedzieć w samochodzie, można siedzieć sobie na progu, natomiast nie wolno wystawiać krzesełek, nie wolno wystawiać wycieraczki, butów i tak dalej przed samochód, bo to jest oznaka tego, że po prostu się kempinguje i no wtedy są mandaty. I tak samo jest nawet w Monako. W Monako możecie sobie na środku ulicy zatrzymać się kamperem, pić kawkę w środku. Natomiast jeżeli wystawicie na zewnątrz krzesełko, od razu jest mandat. Czego unikać? Muszę Wam powiedzieć, żebyście unikali parkingu przy autostradach. To są takie miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do napadów. To najczęściej dochodzi do napadów z użyciem gazu usypiającego, do włamań, kradzieży itd. Więc jeżeli widzicie takie miejsce jak MOP, czyli miejsce... Co to jest ten MOP? Miejsce obsługi podróżnych. To jest fantastyczny skrót, który po prostu ten, kto to wymyślił, powinien dostać nagrodę. Ale chodzi mi po prostu o takie parkingi przy autostradach, gdzie ktiry śpią, gdzie można się po prostu zatrzymać, wysikać. Tam nie śpijcie, bo tam dochodzi do napadów, tam przyjeżdżają czarne samochody, w nocy jakieś BMW-ki i tak dalej. I no tam no, bardzo często dochodzi do napadów i ktoś, kto żyje w świecie kamperowym, ktoś, kto żyje w świecie karawaningu, wie o tym, że najwięcej napadów jest właśnie na takich parkingach. Niedawno Kamilowi z Kiki Świat próbowali się i Kasi włamać do samochodu na takim parkingu, więc no to jest potwierdzone, ja to naprawdę słyszałem od wielu osób. Nie śpijcie na parkingach przy autostradach, chyba że naprawdę musicie, już sytuacja was przymusiła, ale ja bym wolał wyjechać w pole albo pod jakiś sklep, nie spać na autostradzie, bo to jest naprawdę niebezpieczne, zwłaszcza we Francji. We Francji dochodzi tak często do takich napadów, że słuchajcie, to jest przerażające, co tam się dzieje. Uważajcie na siebie. No dobra, z tego co widzę po moich notatkach, wszystkie punkty już zostały odhaczone, czyli możemy spokojnie zbliżać do końca. Jeszcze nie wyłączajcie odbiorników. Jeszcze muszę Wam powiedzieć tak, przede wszystkim, jeżeli ktoś z Was ma jakiś fajny pomysł na nocleg, na spanie na dziko, jakąś ciekawą informację, której ja nie powiedziałem, to proszę wpisać w komentarzu. Podzielmy się tym, podzielmy się z potomnymi. Jeżeli się Wam podobał ten odcinek, to możecie dać łapkę w górę, ja mogę na Was poczekać. Tam na dole pod filmem jest taki przycisk łapka w górę, tak? Dziękuję, dziękuję bardzo. A teraz na koniec jeszcze informacja o kursie. Przypominam o tym, że jeżeli ktoś chce wybudować taki samochód jak nasz, chce przenieść się do busa, chce żyć, podróżować, nie wie jak to zrobić, to zapraszam na kurs budowy kampera, strona zbudujkampera.pl, są zapisy, można się zapisać na kurs, można otrzymać wiedzę od Łukasza, wiedzę, którą mam i zdobyłem, wybudowałem, słuchajcie, tego kampera sam i przekazuję tą wiedzę dalej, nie będę je trzymał dla siebie, bo no po prostu jest tak dużo osób chętnych na budowanie kampera, że trzeba się dzielić, więc słuchajcie, zbudujkampera.pl, kto chce budować kampera, to zapraszam go tam, a Was zapraszam na kolejny odcinek, na którym będę mówił o wodzie, prysznicu i toalecie w kamperze. Więc jeżeli Was interesują tematy wody, gdzie się nalewa, gdzie się wylewa, toaleta, prysznic i tak dalej,
to zapraszam na kolejny odcinek poradnika z życiem w wanie. Do zobaczenia.